Proszę Państwa, jesteśmy niedaleko jazu Opadowskiego i widzimy przesączającą się wodę stamtąd. Tu jest taka ścieżka, która prowadzi do ulicy Bukowskiego, no i woda płynie powolutku, powolutku, no ale to jest naturalna sytuacja, to znaczy naturalna. To się już zdarzało w 97, tutaj woda też się przesączała. No i tutaj troszeczkę wcześniej. O, tu tam 30 metrów stąd, pamiętam. Park Grabiszyński, rzeczka Grabiszynka, właściwie strumień cofką zalewa Park Grabiszyński. Nie pierwszy już raz oczywiście, no ale w tym roku faktycznie jest wody dużo. Tu jest takie skrzyżowanie dróg parkowych, proszę Państwa. Samochód wjechał, jakiś tam sztab przeciwpowodziowy, nie wiem czemu akurat tutaj, no ale sobie wjechali, coś tam sprawdzają. Proszę Państwa, no ale wody dużo. Już się tak łatwo nie przejedzie do jazu Opatowskiego stąd. Tutaj Grabiszynka ma swoje koryta, proszę Państwa, ale ona jest całkowicie pod wodą. Całkowicie. No i tutaj woda się przelewa przez dróżkę, przez taką betonową drogę. Tam odgłosy, proszę Państwa, pole golfowe. I grają w golfa, to znaczy strzelają sobie piłeczkami, słychać. Ale troszeczkę też już woda się tam wylała. Korek na Grabiszyńskiej, proszę Państwa. Już od wielu godzin. Jesteśmy prawie przy Solskiego, ale tam służby pracują i robi się zator. Tu rzeka Ślęza na Oporowie, proszę Państwa, przy moście na ulicy Solskiego. I tu widok w drugą stronę, z biegiem rzeki, proszę Państwa. Obródki działkowe przy ulicy Grabiszyńskiej, proszę Państwa, woda ze Ślęzy przedostaje się tutaj albo jakimś podsionkiem, albo jakąś tam infrastrukturą hydrotechniczną. No w każdym razie służby dalej tam pracują i umacniają wał bliżej mostu. To jest taki rów melioracyjny, w którym czasami woda stoi, no ale oczywiście nie tyle co dzisiaj. A korek na Grabiszyńskiej cały czas, proszę Państwa, duży korek, wiele godzin. No i tutaj służby pracują, umacniają wał, wyleją wału, ponieważ jest jakiś przeciek. Lasek Oporowski, proszę Państwa. Duża ilość wody na drodze głównej, ale proszę Państwa, no to idzie z podsionków. Woda przesącza się przez wały. Bywały już takie sytuacje, no ale rzeczywiście w tym roku jest tego dużo. Mocne zalanie tej drogi. Jestem tutaj w tej pierwszej części lasku, jakby patrzeć bliżej ulicy Solskiego. Rzeka Ślęza, Lasek Oporowski i most między Ostrowskiego a Przemieniecką. Tutaj zabezpieczenia przy Wapko.
I tutaj widok z mostu. Rejon Muchoboru, proszę Państwa, most między Ostrowskiego a Krzemieniecką. A wody więcej, znowu więcej niż wczoraj. Widzimy most między ulicą Racławicką a Aleją Piastów. Niedaleko słynnego rurociągu, proszę Państwa. W 97 roku było dość podobnie, ale jednak teraz woda jest troszeczkę niżej. No i w 97 roku nie było tego mostu.